Dany jest szereg, suma od n równego 1 do nieskończoności, f od n, o którym wiemy, że jest zbieżny, czyli s, no i s oznacza jego sumę. No? Przy czym nie jest to byle jaki szereg, tylko to jest taki szereg, jaki występował w kryterium całkowym zbieżności szeregów, czyli f od n to są wartości pewnej funkcji f w liczbach, w punktach będących liczbami naturalnymi, no a funkcja f jest nie byle jaka, tylko to jest funkcja dodatnia, ciągła i malejąca. Czyli tu jest jakościowy wykres takiej funkcji, prawda? Dodatnia, ciągła, malejąca. I wiemy wtedy, że kryterium całkowe mówiło, że ten szereg jest zbieżny lub rozbieżny w zależności od skończonej lub nieskończonej wartości z grubsza całki z funkcji f, takiej niewłaściwej całki od jakiegoś tam 1 czy od jakiegoś k do nieskończoności. No dobrze, ale zarówno to kryterium całkowe, jak i jeżeli znacie jakieś inne kryteria, sobie przypomnicie, to one wszystkie mówią o tym, czy szereg jest zbieżny, czy nie. Nie mówią w ogóle o tym, ile wynosi ta suma. No więc jedna rzecz to jest sprawdzić, że ten szereg jest zbieżny, inna rzecz, dużo trudniejsza na ogół, jest policzenie tej sumy. No i w tym filmie zobaczymy, jak możemy dla tego typu szeregów z jakąś tam zadaną z góry dokładnością liczyć takie sumy. Więc czego się możemy spodziewać? Otóż tego, że no jakoś przybliżamy tę sumę, jeżeli policzymy, no może nie wszystkie wyrazy, ale ileś tych wyrazów, prawda? Czyli zamiast sumować do nieskończoności, no co jest niewykonalne, możemy policzyć taką sumę od n równego 1 do k, ileś wyrazów wysumować, no i powiedzieć, że to jakoś tam przybliża to s, no ale oczywiście nie ma tu równości, bo zostają wszystkie następne wyrazy, czyli rozbijamy tę sumę na dwa kawałki, suma od n równego 1 do k, no i suma od n równego k plus 1 do nieskończoności f od n. No i oczywiście, jeżeli zastąpimy s przez taką skończoną sumę, no to popełniamy błąd, który jest równy, czyli nasza skończona suma przybliża nam tę wartość tej sumy tego szeregu, no ale tu jest błąd, prawda? No i zobaczymy, że w tym filmie czasem możemy ten błąd tutaj dosyć precyzyjnie dla niektórych przynajmniej funkcji oszacować. Czyli może napiszmy, że napiszmy tę sumę jako, zapiszmy to jako sk, symbolem sk plus, no a tą resztę nazwijmy rk. No i naszym celem będzie jakoś tam oszacować tę resztę, czyli ten błąd w zasadzie, który popełniamy, zastępując sumę, szereg nieskończony przez skończoną sumę. No i w tym celu sobie popatrzmy tutaj na ten wykres tej funkcji, co to jest rk. Otóż rk no to jest suma fk plus 1, czyli tutaj rk to jest tak f od k plus 1 plus f od k plus 2 plus i tak dalej. No czyli co to jest na tym rysunku? No to popatrzmy. To jest tak, wartość tej funkcji, czyli możemy to w punkcie k plus 1 i możemy narysować sobie taki prostokąt o wysokości f od k plus 1 szerokości długości podstawy 1, czyli to jest to pole, to jest f od k plus 1. F od k plus 2, aha, f od k plus 2 to jest to, pole tego. F od k plus 3 to jest pole tego. Czyli to jest dokładnie, tutaj postępujemy w ten sam sposób, w jaki argumentowaliśmy, dowodziliśmy kryterium całkowego zbieżności szeregów. Czyli co, widzimy teraz, że to rk, no RK na pewno jest mniejsze niż pole pod tym wykresem, prawda? Od K do nieskończoności. Czyli wiemy, że to RK jest mniejsze równe od całki od K do nieskończoności f od x dx. Od takiej niewłaściwej całki z funkcji f, prawda? No bo ta całka to jest pole pod tym wykresem. No to wszystko to jest ta całka. Prawda? Te kolejne tutaj, suma tych prostokątów na pewno jest mniej, pole tych prostokątów jest na pewno mniejsze niż to pole pod wykresem, czyli ta całka. No dobrze, czyli możemy napisać następującą równość, nierówność, S równa się, czyli suma naszego szeregu SK plus RK, no ale ponieważ RK jest mniejsze od tej całki, to jest mniejsze równe od SK plus całka od K do nieskończoności f od x dx.
Czyli widzimy, że błąd, jaki popełniamy, no możemy oszacować przez tę całkę. No i jak zobaczymy tutaj, no, dla niektórych funkcji przynajmniej, no, trudne jest wykonanie tej sumy, natomiast wykonanie tej skończonej sumy, no, jest oczywiście dosyć łatwe, no, przynajmniej jak mamy komputery, prawda, to dosyć szybko możemy wykonać tę skończoną sumę. I tę całkę często możemy policzyć analitycznie, czyli też dostać jawne wyrażenie skończone, na precyzyjne wyrażenie na wartość tej całki, czyli wiemy, jeżeli zastąpimy tę S przez SK, to wiemy dokładnie, jaki popełniamy błąd. No i również wiemy, czyli to jest maksymalny błąd, prawda? Mamy oszacowanie na błąd skóry. Również jeżeli popatrzymy na to troszkę inaczej, to możemy też zobaczyć, że oszacowanie z dołu dostać. A mianowicie, no, zamiast rysować takie prostokąty, to możemy cały ten rysunek jakby przesunąć w prawo o 1, tak? Czyli F od K plus 1 to będzie to, prawda? To jest to samo pole. Jest to samo pole prostokąta. F od K plus 2 narysować prostokąt tutaj. K plus 3 prostokąt tutaj. I tym razem widzimy, że te niebieskie pola, no, suma tych prostokątów niebieskich to jest nadal RK, czyli możemy napisać RK. No, tym razem RK jest większe równe od czego? Od tego pola pod wykresem, ale całkujemy nie od K, tylko od K plus 1. Czyli RK jest większe równe od całki od K plus 1 do nieskończoności F od X dx. Prawda? Czyli w ten sposób dostaliśmy oszacowanie na błąd z góry, czyli wobec tego nasze S jest równe, jeszcze raz, SK suma K wyrazów plus RK. I teraz, ponieważ RK jest większy równy od tej całki, to mamy SK plus całka od K plus 1 do nieskończoności F od X. No, czyli w ten sposób możemy zapisać to jedną nierównością, że mamy oszacowanie z góry i z dołu na tę naszą sumę, czyli suma naszego szeregu jest mniejsza równa od SK, SK plus, no i z góry to jest całka od K do nieskończoności F od X dx. No, przy czym oczywiście to jest skończona wielkość, dlatego że to jest dokładnie ta całka, występuje w kryterium całkowym zbieżności szeregu, prawda? Że ten szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, kiedy taka całka jest zbieżna, czyli na pewno tu jest, to jest skończona liczba, a z drugiej strony, znaczy to jest skończona, prawda? Skończona wartość od k plus 1 do nieskończoności f od x. Czyli widzimy, że w ten sposób możemy czasem, wykonując tę całkę, no albo całkować numerycznie, no ale można powiedzieć, że numeryczne całkowanie to też popełniamy jakiś błąd, więc z kolei trzeba mieć również oszacowanie na, jeżeli całkujemy numerycznie, no to z kolei pytanie jest, jaki błąd popełniamy w całkowaniu numerycznym, no ale często możemy analitycznie tę całkę wykonać i dostać precyzyjną odpowiedź, ile wynoszą te całki, tak jak to zobaczymy w następnym filmie.